Witam was, jestem Rabus, to jest kolejny odcinek z Wiktorii Dwójki. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Japonia i zwiększyłem liczbę wojska, zwiększyłem liczbę okrętów i spowodowałem. Wziąłem udział w kryzysie. O Polskę gramy w ogóle, walczymy o Polskę. I to w całkiem niezłej wojnie, w której rzeczywiście muszą się wykazać. Trzecie, czy Rosy są razem z nami? Nie, są przeciwko nam. Czemu ja ich widzę? A, bo mam tutaj granicę, dobra. Walczymy tak, z Rosjanami. Z Francuzami, Włochami, Kraków i Grecja. Wojna jest o Polskę. Poland acquires all states with core provinces. Czyli jeżeli wygramy, no to Polska zrobi się gdzieś taka w ogóle, jeżeli dobrze pójdzie. Ja będę miał sojusz z Osmanami. Ja chciałem prowadzić ten kryzys ogólnie, ale... No niestety za mało państw chciało się wtedy dołączyć. Do Osmanów widzę dołączyło się więcej państw. W takim razie bierzmy w tym udział po prostu. Mamy Brytoli po swojej stronie, którzy nie wiem czy się odbudowywali, czy już, czy jeszcze nie. W ogóle nagle nam hajs skoczył. No. A jakieś mamy reformy ciekawe? 0,6%. 0,06 w ogóle tam było. 2,76. Nie, jedyne co chcę, czy co było dwa? Waited 12, only landed. Tylko bogaci głosują. No i tak, jestem w trakcie wysyłania wojska. Porobiłem sobie już spore staki. Dorzuciłem sobie piechoty. Sporo, no bo z piechotą był ostatnio problem. W ogóle zaatakowałem też Chińczyków między odcinkami, żeby zrobić, jak to się nazywało? Cut down to size. Dostałem event po prostu o cut down to size. Dostałem też raz, dwa razy dostałem eventy też, żeby dostać claima na humiliację i tam humiliata Rosji. Po prostu, że mi się nie chciało. To jak ostatnia wojna z Rosją wyglądała, to teraz tylko o humiliata walczyć to nie warto. Dostałem też na take place in the sun od Osmanów event. Ale też odpuściłem sobie z powodu tego, że też bym wziął jedną prowincję, może jakąś Palestynę i to by było tyle, albo jakiś tutaj coś z Egiptu bym wziął, no i to byłoby kompletnie tyle, co bym od nich wziął. Dlatego też nie chciałem tego robić. W ogóle tutaj bym musiał w końcu kiedyś Niderlandy zaatakować, ale to może kiedyś tam w przyszłości. Teraz tak, wysyłam wojsko już na Rosję. Tutaj widzę, Osmanie wygrywają, to spoko. Mogę ich subsydiować w ogóle, spokojnie. Może subsydia dostałem w ogóle, to jest też możliwe. Subsydiuję każdego tak na serio, żeby mieli szansę większą wygrać. O Jezu, Francuzi desantowali na Wyspach Brytyjskich. Zwiększmy podatki. Na razie. Dobra, zejdźmy do 10%. Gdzieś moja flota płynęła. Chyba tutaj stała, żeby te 6 tysięcy wziąć na pokład. Czy 12 łącznie, tak na serio. Zaraz oni wejdą. Tu się przesuwają. Tutaj też dorzucam piechotę. Będę chciał właśnie zająć tutaj Francuzów. Wiesz, że tutaj Francuzi też poszli armią. To dorzucimy sobie tutaj wojsko na przykład i zajmiemy tutaj francuską Persję. Jak tylko... Właśnie, bo tutaj chcę ich wziąć. Popłynąć tutaj, połączyć wojsko. I przetransportować ich. Ja cały czas ogólnie robię marynarkę wojenną. Cruisery, te tutaj i tak dalej, i tak dalej. Battleshipy też staram się robić oraz wszystko co najnowsze. Już tutaj mamy ponad limit, ale ja cały czas również rozbudowuję bazy morskie, jak tylko pójdzie. Jak tylko 1900 wskoczy, to lecimy dreadnoughty. Znaczy upgrade baz morskich i dreadnoughty. Teraz akurat lecę technologię wojskową, żeby do 20 dobić i mieć już najnowszą. Tutaj widzicie, w ten sposób poszedłem, żeby mieć najnowsze okręty i mieć jakie budować. Też przyspieszyłem troszkę budowanie. Tutaj na razie w samej bitwy jeszcze nie poszedłem. Industry wygląda tak, kulturka wygląda tak, komercja wygląda tak. Może administration efficiency mógłbym podbić. Już wolę prestiż podbić. Kosztem moich mieszkańców. Tutaj Francuzów nigdzie nie ma, poza wysypkami co prawda, ale tak ogólnie to nigdzie ich nie ma i to jest akurat spoko dla mnie. Te okręty się gdzieś przesyłają. Dobrze, teraz połączymy was. W końcu jakaś sensowna ilość piechoty.
i lecimy gdzieś tu Osmanom pomóc. Czy tutaj się jeszcze jakaś piechota zrobiła? Tak, zrobiła się piechota. To wejdźcie proszę tutaj. Wszyscy. Tutaj Rosjan oblegam. Będzie trzeba, kurczę, też troszkę, dajmy na czwórkę, bo to jest akurat spora wojna, gdzie ja biorę udział w wielu rzeczach. Czy oni idą tu? Nie, odpuścili sobie, szkoda. Pójdą? Serio? Tak, serio. Jaką macie technologię? Zarada tego okopania niestety nie mam teraz, co mnie troszkę... Troszkę może zaboleć teraz. Czy macie 20? 16, świetnie. O, ich straty po 5000? Aż tyle nie stracili, co prawda, ale tak czy tak ładnie. Szkoda, że Osmanie przewodzą w tej wojnie, bo zgaduję, że oni niezłe wciry dostaną. Niech Niemcy się utrzymają, zanim... Dopóki wojskiem nie przybędę. Tutaj Rosję trzeba trzeba się nią zaopiekować. Kto przechodzi w tej wojnie? Turcy? Tak, tak, fuck. Bo bym sobie wziął do wojny Jemen. A tak Abu Dhabi, Jemen. A tak na serio by mi zależało po prostu na... Tylko ja mam jeszcze tego ciekawego sojuszu, miałem jedno państwo. Na Mongolii chyba. Żeby jednak zmusić Rosjan do działania na wschodzie. Gdzie ja posiadam swoje wojsko. Great War Capitulation. Przecież dużo wzięli w ogóle tego. Kurczę, Bela, jestem upośledzony jakiś. A USA nie mogę też wezwać niestety do wojny, to jest też wielki ból. Truce with, at war with. Do, kurczę, jeden truce zniknie, 96. Troszkę smutek. Bo do 96 Brytyjczycy są praktycznie bez szans w tej wojnie. Troszkę za szybko ta wielka wojna w ogóle wybuchła. Trzy okręty. A tych nie wziąłem ze sobą w ogóle, okrętów. Tu nie mam jak przejść do Mongolii w ogóle. Oni idą tu, oni idą tu, oni idą tu. Dobra. Wróćmy sobie tutaj do Rosji. Czy ja zdążę im pomóc? Tak. Udało się. Ok, małe cięcie było. Mała zmuszona przerwa, ale jesteśmy ponownie. Dobrze, atakujemy da... mój błąd. Atakujemy tutaj ruskich. Jak tutaj wygląda z tym przesyłaniem wojska? Mamy to już te 100 tysięcy, miło. Balans jak coś, no bo lubi nie pobalansować jednostek, jakoś dziwnie to zrobić. Oni pójdą przodem. Na... Oni też się biją? Na jakiej zasadzie? Sphere of France. Persowie, nie wiem kogo, nie, to Francuzi bili się na terenie Persji, okej. Okay. Dobrze, wysłaliśmy tutaj wojsko. Tutaj zaraz jak ta piechota dojdzie, to czy coś się jeszcze rekrutuje, bo to rekrutowałem z terenów Afryki. Żeby nie mieć problemów z dosyłaniem, jak organizują armię, a później dopiero się okazało, że kryzys jest. Wyślimy tak, flotę z powrotem do kraju. Po kolejne 102 tysiące. Wyślemy tutaj teraz okręty i może zapamiętam, żeby je połączyć w końcu i wysłać na wroga. Jak idzie na wschodzie na w Rosji? Tutaj zostań, bo trzeba zająć, ty pójdziesz tutaj. Już troszkę się obawiam, bo mogę wtedy odsłonić się i Rosjanie mogą przejść, jak ja będę patrzeć. No ale nie ma co na razie się przejmować. W ogóle dzięki temu, że to jest wielka wojna, mamy zmniejszony... tutaj mogę zmienić. To już jest dobre według mnie. Dobrą szkołę poproszę. Czy ja coś socjalu wpłacę do szkoły? Nie. No to bardzo dobrze. Ale odczytanie mamy prawie 100%, ponad 90%, bo bardzo inwestowałem właśnie w clergymenów. W ogóle cały czas muszę się przyznać, że tak czy tak uczę się grając w tą grę. Okej, okay. Technologia militarna wskoczyła, to miło, 20 jest maksymalna, więcej nie pójdziemy. Komercja, administrative efficiency, chyba że kulturka tutaj było, nie ma nic. Education efficiency, reinforcement, prestige gain. Dobra, pójdźmy sobie w administrative efficiency. O, się najlepiej idzie z tymi Rosjanami tutaj, chociaż wygrywam bitwę, gdzieś tracę więcej ludzi, bo bitwa w górach jednak, ale wygrana poszła.
Ajdź, nie zdążyłem. No dobra, podejdźmy tutaj, żeby oni się uzupełnili spokojnie, mieli czas na to. Tracimy pieniążki, ale na razie tym się nie przyjmuje, ponieważ pieniążków mamy od cholery w zapasie, więc jest to poświęcenie na razie, na które jestem gotów. Oni zajmą tą prowincję. Pójdziemy tutaj od razu. Tak, podbijajmy sobie... podbijajmy... tutaj się biją. Ja nie mogę przez Persję przejść. Podbijajmy sobie Osmanów, którzy tutaj tracą prowincję. Dobra, już cała piechota chyba się wysłała, co nie? No to mogę spokojnie lecieć tutaj w francuską Afrykę. Dobrze, balance to the force. Idziemy dalej. Widzę tutaj Osmanie biją też od południa. Osmanie ogólnie mają sporo Afrykę, nadzieję, że rzeczywiście z tego skorzystają. Tutaj są Ruscy. Ruscy się we mnie wbili. Tu wygram. Tutaj będę musiał się wycofać. Przecież mam tylko 2000 piechoty. Kurczę mać, serio? No cofaj się, cofaj. A wy mi szybciej tutaj pomóżcie. Dobra, przegrałem, cofamy się. Skora straciliśmy bardzo dużo niestety. Dobra, idziemy tutaj cały czas. Zajmować i odbijać. Czy tutaj już dotarła ta flota? Tak, mamy 100 okrętów równe. 102 jednostki biorą. I lecimy, no tutaj powiedzmy. Do Turcji, pomożemy. Pomożemy im w Europie. Wygrywają z flotą włoską, dobrze. Tutaj kolejne okręty się robią. Więc tak, tutaj lecimy się bić. Skupimy się bardziej na zachodzie teraz. A wschodniej Rosji niż tutaj na Kamczatce, jak ostatnio. Jak atakowanie Japonią tej Rosji to jest czasami tragedia, szczególnie przez tą Kamczatkę, czy to w Hoju, czy Wiktorii. Dobrze, tutaj mamy dwie armie, podzielę je, no, trzeba się wycofać. I trzeba się zreorganizować jednostkami. Bardzo duże straty teraz idą pieniężne. No może podwyższę do tych 15% na przykład podatki, żeby... albo 17% na przykład, żeby aż tak nie spadało. I teraz zarabia, no to zmniejszam o 2%. Slave'ów akurat w kraju nie mamy. Wszyscy są tak samo w chujowej pozycji. Dobrze, tutaj zaraz ich skończymy. Jeżeli chodzi o Afrykę, to mi się chętnie podzieli właśnie biorąc Somaliland, bo widzę, że oni... Nikt się tym kompletnie nie zajmuje tutaj. Adwargo, war is not going well enough. Dla nas. Dobrze. Ta flota, flota płynie tam na zachód. Idziemy dalej. Tu udało się już zająć, świetnie. Odbić, znaczy odbić osób, nie do końca ich odbiłem. Dobra, no to idźcie po kolei. Percent. No dobra. Nie chcę, żeby oni na razie tak wbijali. Na Mołdawię, tak, oczywiście. I lecę odbijać, lecę po podatki zyskać. Się tutaj troszkę boję, że to oni za wolno tutaj odzyskują, właśnie. Mamy za mało piechoty, żeby to wygrać. Musimy się wycofać. Chyba, że jeżeli uda nam się jakoś technicznie tę bitwę wygrać, to byłby rzeczywiście zarąbiście. Muszę więcej piechoty, jeszcze więcej dodawać. Ale to już wyczyściliśmy ich, przyjmijmy. Więc pójdziemy sobie tutaj. I on jakoś bitwę morską. Udało się tam wygrać z Rosjanami. 5 włoskich transportowców. Dobra, ale teraz to jest kompletnie, musimy się wycofać do kraju. Do Dumiatu się cofniemy.
Kurczę, w sumie jakbym zyskał, bo tu jest ropa już, nie ma jeszcze ropy. Jakbym zyskał tą prowincję, byłbym szczęśliwy tak na serio. Chociaż liczę, że oni też Osmanie pobiorą jakieś prowincje dodatkowo, no bo oni ma chyba zapas infami, co nie? Żeby ich najbardziej osłabić. Ja nie mogę na razie nic. The war... Nie wiem, ile musimy mieć procent zwycięstwa, żeby wojna szła wystarczająco dobrze. Możemy im tutaj w Trypolitanii. Tutaj się wycofamy, żeby uzupełnić wojska całkowicie. Ta flota już tutaj jest, dobra. Desant w Grecji. I płyniemy po kolejną wojnę, armię z Chin. Dobra, zdesantowali się, balansik i to drugą armią, tą większą, polecimy do przodu. No, flota wraca tutaj, po kolejne 90 tysięcy wojska. Dobrze, tutaj idziemy dalej. Wy się uzupełniajcie. Czy ja mam manufaktury na broń? Raczej mam. Nie mam manufaktury na tak, mam na amunicję. Telefony nawet mam. Podboostujmy amunicję, żeby... eksplozywy również, broń się robi. A czy artyleria mam coś? Kurczę, jak te glasy są zarąbiście rozbudowane. A czy artylerię? Tak, robię artylerię. Więcej poproszę artylerii. Administrative efficiency nam skoczyło. Więcej administrative efficiency. Żeby jak najwięcej prowincji stało się korowymi i żebym mógł tam spokojnie fabryki budować, szczególnie chińskie liczę na to. Ja 7% japońskiej populacji w Chinach zyskać, no to jest... No to jest wyzwanie jednak, któremu chyba nie podołam. Dobra, podejdziecie tutaj. Zajmiemy ten francuski Iran już do końca. Myślę, że Punjab nie jest w sferze wpływów, Synd nie jest w sferze wpływów brytyjskich Indii. No, ich satelity są tylko w sferze wpływów, bo możliwe, że też wszystko potracili. Form Alliance, they will not accept. Wyśmiecie chuje. Polepsze relacje. Wcale was nie obraziłem. Przed chwilą, więc spokojnie. Pójdziemy do Tobruku. Czy tutaj wojsko nie chce się uzupełnić? To jest na razie mały problem, bo potrzebujemy piechoty od nich, żeby doszła. Kolejne dwa okręty płyną. A mamy troszkę pieniędzy zapasu. Zapasie zacznę, czy mogę coś rozbudować, jakieś bazy morskie. Czwóreczka to jest max. Tu w Chinach mogę. Czwóreczkę. Trójeczka, trójeczka. Jest to już drogie, no ale mnie stać, szczególnie... A jak ma się chińskie prowincje, to jest duży przyrost hajsu. Tutaj czwórka jest. Tu już mam maksa, bo Brytyjczycy w ogóle też wszystko na 4 mieli. Dumiat jest trójka. Tu się czwórka buduje, dobra. Zwiększmy troszkę podatki jednak do 20%. Tymi tutaj ruskimi zaraz się zajmę, bo właśnie oni skończyli zajmować tą część w kraju. Oczywiście wam pozwolę. Jesteśmy w stanie wojny, więc w sumie powinniśmy mieć przejście tak czy tak pozwolone. Tax efficiency nam skoczyło, no to możemy sobie zmniejszyć troszkę teraz podatki. 2% dajmy na to. Jeszcze ta flota nie dotarła. Persowie w żadnej wojnie nie są, chociaż są w sferze francuskiej. 48. Kurczę, to jest rzeczywiście trudna, ciężka wojna. Szczególnie, że Osmani to jest strona dowodząca no i że są Niemcy od zachodu atakowani. Ja każdemu subsydiuję w ogóle, żeby im pomóc. Tutaj... Kurczę, ej, to jest nawet dobre. Mają tutaj... samą piechotę. Sama piechota kontra sama piechota. Też mają artylerię. Liczę, że oni tam sobie poradzą. Oczywiście, dobra, czas zajmować dalej Grecję. Idziemy na Ateny.
Trzeba ten front im tutaj zmniejszyć tym Turkom, żeby się nie męczyli. Aż tak bardzo. Dobra, wy już odzyskaliście manpower? Tu bardzo piechoty brakuje. Nie odzyskali za nich cholerę. Ja myślałem, że to 700 to jest kawaleria. A to jest piechota. Jak się oni wbili? Jakie oni mi straty robią? Nie mają dużo artylerii. Rilinyga. Ale ja mam chyba przemarsz, co nie? Military access, tak. O, to pójdźcie tam i zawróćcie. Flota już przypłynęła, przypłynęła. Bierzemy kolejnych na barki. Niczym barkę, he? He he. I popłyniemy sobie tutaj do Adany i odstawić. O, barkę zostawiłem na brzegu. Kurczę, manpower mi się nie odnawia. Czym to jest spowodowane dokładnie? A myślę, przecież 20 brygad w zapasie możliwych. Pieniążki zobaczmy. Nie, oddaję maksymalnie. Canned food mi brakuje. Czy jest gdzieś canned food nieużywane? Polercia, serio? Rozbuduj. Priorytet i subsydiuj. Priorytet i subsydiuj. Rozbuduj. Troszkę już zapójno na rozbudowę, jak jest w trakcie wojny. Tutaj sobie okręty też. Shipyard rozbuduj. Z moich już pieniędzy. W sumie te klowcy zamknę, żeby tam rzeczywiście ludzie przybyli do tych fabryk. Teraz liczę, że zacznie się uzupełniać. Mam za mało wojska, żeby tutaj ogarnąć całkowicie tych Rosjan. Jak tutaj wygrana poszła? Chyba tak, chyba wygraliśmy ostatecznie. O, cholercia. Czy kto tu jeszcze jest? Osmanie. Faka, nie, no to my się cofamy. Bardzo dużo wojska potraciliśmy. Przynajmniej w końcu piechota nam się odnowiła. Odnawia się. Jak to canned food w końcu leci, to się odnawia. Ora, jest skupowane. Aż 1000 tam na to leci. Alliance offer from Austria. I don't think I will. Bo idźmy dalej odbijać. Tamta flota jeszcze nie przybyła. Dzisiaj jeszcze się biłem? A, tak! Fucken, serio? 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 W Koreę mi jeszcze weszli. Przez chwilę nie patrzyłem. Za dużo tych frontów, za dużo muszę tych państw ratować tutaj. Tak mi się tutaj piechota kompletnie skończy. Odeślijmy ich na front. Tak coś czułem, że będą tędy iść na Niemcy. Dobra, desant poszedł. Balans. Tak, tak. I lecimy sobie okrętami do... z powrotem, bo 96 tysięcy. I trzeba się nimi zająć.
Nie chce się wbić ten Ajan? Serio? Ja się chyba wbiję w nich szybciej. I wygońcie ich tutaj. Dobrze, że tam jakieś forty pobudowałem. Trójeczki chociaż. Żeby się wybronić. A wiecie co? Skończył w tym momencie odcinek. On był troszkę cięty. Ach, tutaj zapomniałem o tej armii. Za dużo o armiach zapominam. On był troszkę cięty i chyba ma powyżej 20 minut już spokojnie. Coś przed 30, a nie chcesz ryzykować za długim odcinkiem. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wiktorii. Na razie, cześć, pa!